Witam serdecznie w kolejnym gniocie. Bardzo nam pogoda dzisiaj dopisała. Nawet kury z kurnika nie chcą wyłazić. Patrzcie, nawet na grzędach siedzą tam. W nosie mają wycieczki. W taką pogodę też najchętniej bym nigdzie nie wychodził. Tylko się pojawiłem, to parę tam wyjdzie. Zobaczyć, czy czego dobrego nie przyniosłem. A ja muszę do miasta jechać. Co zrobić? Paczki trzeba odebrać. Dla łobuzów przyszło żarcie. No i mięso, i makarony. Takie dla psów z dodatkami. Zawsze to ciepły posiłek, żeby chociaż jeden na dzień miały. Nie kurka? Może i wam coś się sypnie z tego. Dobra, trzeba odśnieżyć to. Jedziemy, póki da się wyjechać. Przynajmniej sobie ślad zrobię, to potem zawsze łatwiej. Ale ślizgawica się zrobiła. Zęby można wybić. Piękna pogoda na przemieszczanie się. A ślisko to jest fest. Dobrze, że już blisko. Trzeba uważać, bo jak śniegu popada, to dziur nie widać. Już raz sobie tutaj zderzak połamałem. Jakoś się udało dojechać, ale ślizgawica to jest. Miałem na dzisiaj ambitny plan całą słomę tu wymienić w kurniku, ale widzicie, jaka tu jest sytuacja. Wszędzie kury siedzą. Nie będę im tu robił ambarasu. Poczekamy na trochę lepszą pogodę. Ale dzięki temu, że siedzą w kurniku, to ładnie na plusie się tu trzyma. Nie jest źle. No aura to się zimowa zrobiła. W lutym. Jeszcze trochę trzeba się przemęczyć do wiosny. Dobra, biorę paczki, zobaczymy, co mi tutaj przyszło. Ze wszystkimi się musi przywitać. A tak się kury cieszą, że perełkę zobaczyły. Że wszystko z nią w porządku. I tak krzyczą, odkąd weszła do kurnika. A, alarm na całą gminę. No, otwierałem drzwi, żeby paczki wnieść. O, i perełka już do kur poleciała. Teraz wyszła, musi obchód zrobić. Perełka, wracaj do chałupy, jaka jest pogoda. Ten kubrak ci przemarznie. A co ty, następny? Chcesz się uczyć latać? Ucz się, ucz. One to lubią śnieg. Szczególnie Edek. Wiraże biorą bokiem. O, i za ogon go złapie. I z powrotem. O, brzydka pogoda. Kury szybko się pochowały. I mogą teraz się pobawić w śniegu. Ale pierwsze co to obsikać auto, jak zawsze. Jak i jeden, to i drugi. I z drugiej strony koła, no tak. Kurde, chciałbym mieć tyle energii, co one. Perełka, co ty już tutaj na kurczaki czekasz? No to jeszcze trochę musisz poczekać. Bo tutaj są i jak się wsłucham, to już pierwsze piski słychać, więc dzień, dwa i powinno się kluć. Patrzcie, otwieram paczkę i perełka już myśli, że to jej przyszły saszety. Perełka, tym razem nie saszety. Tym razem, o, sok z kiszonego buraka. Teraz sobie nie robiłem. Kupiłem sobie parę butelek. To wygoda. Oj, perełka, mówię ci.
taki kwas, że... Łe. O, raczej ci nie będzie smakowało. Ta mina mówi wszystko. Jeszcze żurek mi tu przyszedł, to na dniach trzeba będzie zrobić. Żurku dawno nie jadłem, jakoś tak mnie naszło i od razu się wzięło. Jo, już wiem co to. Makaron dla psiaków z jakimiś tam dodatkami. Zobaczymy, czy ten będzie im smakował. A tutaj mamy kukurydzę gniecioną. Powiem wam, że na Allegro cena za ten worek to 2 zł więcej, jak na targu wyszło. A przy okazji to brałem, a wiecie, przesyłka darmo. To i tak się opylało. Kolejna rzecz, która mi przyszła, to taki o statyw z lampą. Ciekawe, czy to działa. Może będzie się dało robić jakieś live'y z telefonu. To by było nawet fajnie, bo można sobie tam do lasu iść, jak będzie cieplej. Albo taki live z grzybobrania. To by były emocje, jak na grzybach. I taki bajer. Tu można podczepić telefon. Tu gdzieś jest taki pilocik. Można sobie tą tam barwę światła zmieniać. O. No fajna sprawa. Może coś się kiedyś uda przylajwować z tego pomocą. Ale mówię wam, tutaj piszczenie to już dobrze słychać. Nawet na zewnątrz inkubatora, więc jestem w gotowości. Będę tutaj zerkał teraz często. Patrzył, jak sytuacja. A ja muszę po drewno iść, bo ostatni kawałek mi został. Jo, i na noc nie będzie. Taka sytuacja i dalej sypie. A ja się z wami żegnam. To wszystko na dzisiaj w takim gniocie o wszystkim i o niczym. Bardziej o niczym niż o czymś. Ale już niebawem będzie klucie jajek, więc jak nie chcecie przegapić, to dajcie suba i do zobaczenia w kolejnym gniocie. Na razie, cześć!